Zrobiłeś maksa, a tutaj jesteś tak blisko i może się udać, może się nie udać, ale na razie mówmy o tym, co pozytywne, o tych, którym się uda. Szymon Woźniak, no, dla niego wielka szansa, fantastycznie walczył i cały czas walczy w dzisiejszym turnieju. On w kasku czerwonym z pierwszego pola startuje, w kasku niebieskim. To już pracy pokój, Jarek Handel. Ale proszę zobaczyć, jak długo zawodnicy pracują do granic możliwości, do granic zegara, do końca, bo wiedzą, że ten moment startowy, wjazd w pierwszy łuk, jest to po prostu najważniejszy moment tego biegu. Stają kibice na Jancarze, bo przecież jedzie tutaj w żółtym kasku Bartosz Marzlik. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale słychać to mi. Bartek, a w kasku białym Janusz Kołodziej, właśnie obok Bartka Marzlika. Marzlik w żółtym kasku jest pod płotu i naprawdę tutaj wrzawa ogromna na Jancarze. Jest już jeden z nich, jest w tym wypowiedzi ostro, ciasno i będzie to prawdopodobnie powtórzone. Leży Janusz Kołodziej. Bardzo ostro zaatakował Bartek Zmarzlik. Ale pierwszy wiraż. Janusz łapie się za rękę, ale... Lewa ręka, lewe przedramię. Tam jest osłona lewej ręki. Czerwony, niebieski Patryk Dudek, biały Janusz Kołodziej, żółty Bartosz Zmarzlik, poszli! I znowu leżą, znowu! Oj, znowu Zmarzlik z Kołodziejem. Macha ręką Janek Kołodziej. No tak, bo Bartek Zmarzlik w poprzednim wyścigu. Patryk Dudek, Janusz Kołodziej, Bartosz Zmarzlik, jest trzecia próba tego wyścigu, ten pierwszy łuk. No i weszli i nie leżą i pędzą, Janusz Kołodziej! On już mu podniósł koło potężnie i to był błąd, ale utrzymuje się na drugim miejscu, a na razie to mu wystarcza, natomiast pierwszy pędzik Szymon Woźniak, ale to jest niespodzianka, jeśli tak to się skończy. Po raz drugi podniosło koło Janusza Kołodzieja, musi tam uważać, jeśli chce utrzymać to miejsce w finale. Patryk Dudek będzie na miejscu trzecim, a Bartosz Marzlik, który tak próbował, teraz nie daje rady, jest na czwartym miejscu, ale jeszcze coś się może zdarzyć. Janusz Kołodziej cały czas na drugim miejscu, z przodu można powiedzieć niezagrożony Szymon Woźniak, ale tam jest potężna walka o to drugie miejsce. Teraz Patryk Dudek czy Kołodziej Dudek? Jednak Patryk Dudek wyprzedza Janusza Kołodzieja. Tuż przed ostatnim wirażem Bartosz Marzlik czwarty i już się nic nie zmieni. A więc Duders i Szymon Woźniak. Kołodziej dopiero trzeci. Marzlik czwarty. Ależ to był bieg. Długo na niego czekaliśmy. Trzy razy trzeba było go powtarzać. Patryk Dudek zrobił to. Tak, a największa brawa chyba dla Szymona Woźniaka, który dostał pierwsze pole startowe. Świetnie wystartował. Wiem, że Patryk Dudek, a propos wyboru pól, Patryk Dudek, memoriał imienia Edwarda Jancarza, wygrał w tym roku, startując właśnie z czwartego pola. Tak, i to pole startowe w tej chwili, biorąc pod uwagę to, że tor nie był równany, nie był roszony po wyścigu barażowym, a wiemy, że wyścig barażowy trwał no, jakieś mniej więcej 48 minut, a pierwszy łuk był kilkakrotnie przejechany i nawierzchnia na pierwszym łuku wyrzucana na zewnętrzną część toru, więc... No już widzę, że dobrą kolejnę, taką głęboką, wilgotną, przyczepną wybrał Patryk Dudek, więc tylko musi liczyć na to, że będzie słabszy start tutaj w wykonaniu Przemka Pawlickiego, a z tym może być różnie. Finał 2017. Kto będzie mistrzem Polski? Hampel, Woźniak, Pawlicki czy Dudek? Wjeżdżają w pierwszy wiraż i w pierwszym wirażu najlepszy jest Szymon Woźniak, ale to jeszcze nie koniec. Przemysław Pawlicki pędzi za nim. Patryk Dudek w tym momencie jest na trzecim miejscu, ależ by to była sensacja. Szymon Woźniak na miejscu pierwszym. Przemysław Pawlicki dobiera się do niego po raz kolejny na przeciwległej prostej. Na czwartym miejscu jedzie Jarosław Hampel. Jeszcze dwa okrążenia ma Szymon Woźniak od tego największego, najwspanialszego sukcesu w swojej karierze, jeśli tak będzie, chociaż tym sukcesem już jest sam fakt, ten fakt, że jedzie w finale, ale tam rzuciło motocyklem Patryka Dudka, to tylko woda na płyn Szymona Woźniaka, który wciąż jedzie pierwszy, teraz dalej szerzej wyjechał Przemysław Pawlicki, wyrzuciło go na zewnątrz. Szymon Woźniak, to już jest koniec. Szymon Woźniak, mistrz
Nieprawdopodobne! Brawo, brawo, brawo! Drugi jest Przemysław Pawlicki. Trzeci Patryk Dudek. Czwarty Jarosław Kampel. Tego nikt nie mógł się spodziewać. Myślę, że Szymon Woźniak z tymi wszystkimi, których wymieniał podczas wywiadu, z rodziną, z najbliższymi, oni się tego spodziewali. Oni jemu tego życzyli, a on już płacze w kasku, nawet nie dojeżdżając tutaj znowu do linii mety, więc wielkie brawa dla Szymona. Faktycznie nikt tutaj na stadionie się tego nie spodziewał. Niewielu mu nawet tego życzyło. Nikt nawet w największych sensacjach nie brał pod uwagę tego, że Szymon Woźniak zwycięży tutaj na trudnym torze w Gorzowie. Został sam na tym torze, wyjechał z trzema naprawdę potężnymi rywalami, być może bardziej skupionymi na własnych tutaj kościach i gdzieś tam z przymrużeniem oka traktowali Szymona Woźniaka, ale już wyścigu barażowym pokazał, że może świetnie wystartował również, jak nie z pierwszego, to z drugiego pola startowego w wyścigu finałowym. Absolutnie zasłużył na to, żeby teraz być podrzucany przez swoich kolegów, nie tylko z drużyny, Krzysiek Zengota, ale przede wszystkim Rafał Dobrucki. Kolejny sukces trenerski w jego wykonaniu, więc nieprawdopodobna historia. Szymon Woźniak wygrał 4 biegi, w tym 2 decydujące, czyli jego ostatniej szansy. No i bieg finałowy o złoty medal. Jaka to jest historia? Przecież ten facet zaczynał ten sezon jako, nawet jako rezerwowy, jako facet, który nie wyjeżdżał na tor, prawda? Pozwoliłem sobie użyć wcześniej określenia zapchaj dziura i Szymon się absolutnie nie obrazi na mnie, bo też mamy dobre wspomnienia tej